Zespół Dworu Starościńskiego, w którym obecnie mieści się Muzeum Ziemi Leżajskiej, położony jest w centrum Leżajska. Stałe ekspozycje ukazują historię, kulturę oraz tradycję Ziemi Leżajskiej na przestrzeni wieków. Jedna z ekspozycji ukazuje historię zabawkarstwa, które swoją tradycją sięga XVIII wieku. Z Ziemią Leżajską związane jest również browarnictwo. Dlatego też jedna z wystaw stałych w Muzeum Ziemi Leżajskiej to ekspozycja browarnictwa znajdująca się w oficynie północno-wschodniej zespołu Dworu Starościńskiego. Przedstawia historię piwa, proces jego produkcji, eksponaty związane z piwowarstwem oraz kufle, etykiety i nagrody, które zdobył leżajski browar. Działalność muzeum urozmaicają wystawy czasowe. Jest już tradycją, iż w dniu Europejskiego Dnia Muzeów w Leżajsku zawsze można zobaczyć ciekawe wystawy. Działalność Muzeum Ziemi Leżajskiej cieszy się również z ogromnej ilości warsztatów, wykładów, seminariów popularno-naukowych oraz projekcji filmowych. Muzeum Ziemi Leżajskiej jest jednym z najmłodszych muzeów w Polsce. Powstało w 2008 roku, od 1 stycznia 2008 roku jest otwarte dla zwiedzających. W muzeum zorganizowane jest 3 wystawy stałe. Wystawa historii miasta i regionu, wystawa etnograficzno-zabawkarska oraz wystawa browarnicza. Do tego organizowane są wystawy czasowe, koncerty, recitale. Prowadzona jest również działalność edukacyjna. Muzeum Ziemi Leżajskiej mieści się w zespole Dworu Starościńskiego, który swoją historią sięga lat 30. XVI wieku, natomiast obecny kształt, obecne budynki pochodzą z końca XVIII wieku. Thank you.
Thank you.
Thank you.